Problem rozwiązany, pamięci RAM wymieniona i za chwilę będzie wiadomo, czy to działa. To jest, trzymaj proszę, to jest dla Ciebie kabel HDMI, w razie czego jakbyś potrzebował. No i dobra, stawiamy dziada, stawiamy... Karta dźwiękowa też działa. Tak, karta dźwiękowa też działa. Ale tylko czuwało w 95 roku. Trzymaj, będziesz operator kamery i zaraz zobaczymy. Tak, siema Piorun z tej strony, naczelny inżynier tej miejscowości. Jestem dzisiaj u Piotra Brody i stawiam mu komputer. I zaraz zobaczymy. Pewnie wywali sygnał, że ten, że wykryto nową kość pamięci RAM. Pewnie pipi będzie, kolego Piotrze. No, dobrać. Komputer teraz będzie działał. Słowo działał to jest za mało, będzie zapierdalał. No będzie teraz taka maszyna jak... Poszło. Delay. Chodzimy do A BIOS. Botowanie jak się włącza na przykład? Już ci mówię. To tak. Jest system Ubuntu wykrywany. To jest D-dysk, czy to jest jakiś? To nagrywaj to tu. To jest jaki system, bo trochę się kolega uczy dopiero. Chyba, że ty się uczysz. BIOS jest zaktualizowany, masz do najnowszej wersji i tak dalej, wszystko jest dobrze. Jedną kość RAM-u tylko wykrywa. Ulala, coś się chyba popsuło. Nie, właśnie o to chodzi, że powinien dwie wykrywać. Bo ten komputer kolega inżynier nagrywa, że ten zaraz to zrobimy, dobra. Bo to czasem tak bywa, że nie chcę jednej kości wykrywać, zaraz zobaczymy. To jest, jeżeli to jest prawy kanał, to jest lewy kanał, zaraz zobaczymy. No ja sobie lubię patrzeć na tą szybę, oglądać sobie lubię. A może coś tam, jakąś gazetę można wsadzić tutaj? No bo spokojnie, bo to jest, wiesz, loteria. Chybił, trafił. Dobrze, no i tam z kolegą montujemy komputer, ale ten będzie jeszcze w innym projekcie, ten komputer. Też kupię do niego części, tylko nie ma Piotr Peter rapuje czasu, teraz nie ma, bo pracuje teraz. No niestety, Piotrze, tak czasem bywa, że człowiek czasem... No i Piotr Burza Elektryk robi komputer. I on tu umieści na swój profil, tylko ja swojej twarzy nie pokazuję. No bo po prostu nie chcesz być medialny, ale ten sam film będzie u Ciebie na kanale. Będzie... Bo ja Ci go prześlę. Bo będzie na mój kanale Piotr Peter i... Przerzucimy zaraz ten film z tego telefonu na komputer i sobie potem go przerzucisz. Dobra, wchodzimy, zaraz zobaczymy. Czy teraz powinno być dobrze. Wiesz, bo to tak czasem bywa, że czasem Ci wykryje, czasem ja się Ci nie będę... wykryje. Ulala. Linux się ładuje. Obunciak. A jeszcze sobie Windowsa postawię na drugim dysku. Nie stawiaj. Dlaczego? Bo nie. Ja Ci postawiłem tu Linuxa. Mintaja. I ma być tu Linux Mint, a nie kurde Windows. To jest komputer budowany pod Linuxa, a nie pod kurde Windowsa. Ale... Piotrze, Windows Ci ograniczy mobilność tego urządzenia. A Linuxia kto będzie chodził, panie? A Linux to będzie chodził. Bo Piotr Peter będzie teraz robił różne projekty. Muszę wejść do BIOS-u. Zobacz, patrz. Dwie kości wykryło. Pokaż. No jestem bardzo zadowolony. Proszę bardzo, wykrywa już dwie kości RAM-u. Nie przy nie ustawiamy XMP, ale... Trzymaj. Ja Ci ustawię profil, który Ci zrobiłem w BIOS-ie. Zaawansowane. Profile, załaduj profil. Dobra, muszę wyłączyć. Daj. I teraz ładujemy profil pana Brody. Profil załadowany. O. Bierzemy z powrotem F2 i wyłączamy XMP. Widzicie, wyłączamy XMP. Wchodzimy z powrotem, zapisz profil, Broda, dobra, okej, bierzemy z powrotem F2, mamy Polska, jest wszystko, Linux, wszystko jest dobrze, parametry są bardzo doskonałe, przechodzimy do... Zapisz i zakończ. Będzie zajebiście. Teraz się nowy profil BIOS-u musi załadować. Na przykład, jak będę chciał na przykład... Proszę bardzo. Uruchamia się. Gigabit.
gigabajty. Jak westeriańska magia przyjaźni. Proszę bardzo, ładuje się Linux. Tylko ten dysk popraw tutaj. Nie, on tak ma myśl, to jemu nic nie będzie ten. To jest SSD, to jest półprzewodnikowy. Proszę bardzo, załadowany system. Dziękuję, do widzenia, Piorun Elektryk, polecam się, robię sumiennie i dokładnie, a czasem sumiennie albo niedokładnie, zależy jak mi się chce. Dziękujemy, do widzenia, Piotrze, nie ma za co. Jesteś super, ja też będę robił, Piotr Peter będzie też robił drugi projekt komputera, tylko nie ma czasu na razie. I życzymy powodzenia, trzymajcie się.